Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Człowiek, któremu Bóg powierzył swoje tajemnice, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 19 marca 1980 roku. Poświęcimy nasze spotkanie dzisiejsze, które przypada w dniu 19 marca, temu, którego Kościół w tym dniu, wedle swej prastarej tradycji, otacza czcią należną największym świętym. Dzień 19 marca to uroczystość św. Józefa. Oblubieńce Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa. Już w X wieku znajdujemy to święto w wielu kalendarzach. W roku 1479 papież Sykstus IV włączył je do kalendarza Kościoła Rzymskiego. W roku 1621 umieszczono święto św. Józefa w kalendarzu Kościoła Powszechnego. Przerywając tedy ciąg naszych rozważań, które prowadzimy już od dłuższego czasu, Zwróćmy się do tej postaci, tak bardzo drogiej i bliskiej sercu Kościoła, a w Kościele każdemu i wszystkim starającym się poznawać drogi zbawienia i chodzić nimi w swoim ziemskim życiu. Niech też to nasze dzisiejsze rozważanie przysposobi nas do modlitwy, abyśmy, widząc wielkie dzieła Boże, w tym, któremu Bóg powierzył swoje tajemnice, szukali w naszym własnym życiu żywego odbicia tych dzieł. I wypełniali je z taką wiernością, pokorą i szlachetnością serca jak święty Józef. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud od Jego grzechów. Znajdujemy te słowa w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Brzmią one podobnie zwłaszcza druga część do tych słów, jakie usłyszała Miriam, czyli Maryja, w chwili zwiastowania. Za kilka dni 25 marca będziemy wspominali w liturgii Kościoła ów moment, kiedy tamte słowa zostały wypowiedziane w Nazarecie do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Zapis zwiastowania znajdujemy w Ewangelii według Łukasza. Z kolei znów Mateusz notuje. Że po zaślubinach Maryi z Józefem, wpierw niż zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Tak więc się dokonywała w Maryi ta tajemnica, która miała swój początek w momencie zwiastowania, od chwili, kiedy dziewica na słowa Gabriela odpowiedziała: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. W miarę jak tajemnica macierzyństwa Maryi docierała do świadomości Józefa, on, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Tak dalej mówi zapis Mateusza. I właśnie wówczas Józef, oblubieniec Maryi i wobec prawa już jej małżonek, doznaje swojego własnego zwiastowania. Słyszy w nocy te słowa, które przytoczyliśmy powyżej. Słowa, które są wyjaśnieniem i zarazem wezwaniem ze strony Boga: Nie bój się przyjąć Maryi. Bóg zawierza Józefowi tajemnicę, na której wypełnienie czekał od tylu pokoleń ród Dawida i cały dom Izraela, i jednocześnie zawierza mu wszystko, od czego zależy jej wypełnienie się w dziejach ludu Bożego. Od chwili, kiedy do jego świadomości dotarły powyższe słowa, Józef staje się mężem Bożego wybrania, mężem szczególnego zawierzenia. Zostaje określone jego miejsce w dziejach zbawienia. Józef wchodzi w to miejsce z prostotą i pokorą, w których wyraża się duchowa głębia mężczyzny i wypełnia je swoim życiem bez reszty. Zbudziwszy się ze snu, czytamy u Mateusza: Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. W tych kilku słowach jest wszystko: cały opis życia Józefa i pełna charakterystyka jego świętości. Uczynił. Józef, którego znamy z Ewangelii, jest mężem czynu, jest człowiekiem pracy. Ewangelie nie zapisały żadnych jego słów. Natomiast zapisały jego czyny: uczynki zwyczajne, codzienne, a równocześnie mające przejrzyste znaczenie dla wypełnienia Bożej obietnicy w dziejach człowieka uczynki pełne duchowej głębi i dojrzałej prostoty. Takie jest działanie Józefa, takie są jego uczynki. Zanim zostanie mu objawiona tajemnica wcielenia Syna Bożego, której duch święty dokonał w jego oblubienicy. Takie też jest dalsze działanie Józefa, wówczas gdy już świadom tajemnicy dziewiczego macierzyństwa Maryi pozostaje przy niej w okresie przed narodzeniem Jezusa, a nade wszystko wśród okoliczności Bożego Narodzenia. Z kolei widzimy Józefa w momencie ofiarowania w świątyni i podczas przybycia trzech mędrców ze Wschodu. Wkrótce potem zaczyna się betlejemski dramat nowonarodzonych. Józef znowu zostaje wezwany i pouczony głosem z wysokości, jak ma postąpić. Podejmuje ucieczkę do Egiptu z matką i niemowlęciem. Po dwóch latach powrót do rodzinnego Nazaretu. Tam wreszcie odnajduje swój dom i warsztat pracy, do którego wróciłby zapewne już dawno, gdyby nie okrucieństwo Heroda. W chwili, gdy Jezus ma lat dwanaście, udaje się z Nim i Maryją do Jerozolimy. W świątyni jerozolimskiej, gdy już oboje odnaleźli zagubionego Jezusa, Józef słyszy te tajemnicze słowa. Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Tak mówi dwunastoletni chłopiec. I Józef, podobnie jak Maryja, wie dobrze, o kim mówi. Niemniej w domu nazaretańskim Jezus jest im poddany, im obojgu. Józefowi i Maryi, posłuszny jak syn rodzicom, płyną lata życia ukrytego świętej rodziny z Nazaretu. Syn Boży posłany od Ojca, jest ukryty wobec świata, ukryty wobec wszystkich ludzi, nawet najbliższych. Tylko Maryja i Józef znają Jego tajemnice, żyją w Jego kręgu, żyją nią na co dzień. Syn Ojca przedwiecznego wobec ludzi uchodzi za ich syna, za syna cieśli, kiedy się rozpoczął czas jego publicznego posłanictwa, i Jezus powołał się w nazaretańskiej synagodze na słowa Izajasza, które na Nim się dzisiaj spełniają, sąsiedzi i ziomkowie mówili z oburzeniem czyż to nie jest syn Józefa. Syn Boży, słowo wcielone, przez trzydzieści lat życia ziemskiego pozostawał w ukryciu, ukrył się w cieniu Józefa. Równocześnie Maryja i Józef pozostali ukryci w Chrystusie, w Jego tajemnicy i Jego posłannictwie. Zwłaszcza Józef, który jak można wnioskować z Ewangelii, odszedł ze świata wcześniej, aniżeli Jezus z Nazaretu objawił się wobec Izraela, jako Chrystus, pozostaje ukryty w tajemnicy tego, którego Ojciec Niebieski powierzył Mu. To jest Józefowi, jeszcze w łonie dziewicy, wówczas gdy rzekł za pośrednictwem anioła, nie bój się przyjąć Maryi, twojej małżonki. Trzeba było głębokich dusz, takich jak święta Teresa od Jezusa, i przenikliwego wzroku kontemplacji, ażeby w tym ukryciu mogły się odsłonić wspaniałe rysy Józefa z Nazaretu, tego, którego Ojciec Niebieski uczynił na ziemi mężem swego zawierzenia. Jednakże Kościół zawsze był świadom tego, a dziś świadom jest w sposób szczególny. Jak zasadnicze znaczenie miało powołanie owego męża, oblubieńca Maryi, tego, który wobec ludzi uchodził za ojca Jezusa i był też wedle Ducha doskonałym wcieleniem ojcostwa w ludzkiej, a zarazem świętej rodzinie. Pod tym kątem widzenia myśli i serca Kościoła jego modlitwa i kult zwracają się do Józefa z Nazaretu. Apostolstwo i duszpasterstwo Znajdują w nim oparcie na tym rozległym, a zarazem podstawowym polu, jakim jest powołanie małżeńskie całe życie w rodzinie pełne prostej i ofiarnej troski męża o żonę, ojca i matki o dzieci życie w rodzinie w owym najmniejszym kościele na którym buduje się każdy kościół. A ponieważ w roku bieżącym przygotowujemy się do synodu biskupów którego tematem jest Demuneribus Familie Christiane. Obowiązki chrześcijańskiej rodziny, tym bardziej odczuwamy potrzebę wstawiennictwa świętego Józefa i jego pomocy w naszych pracach. Kościół, który jako społeczność ludu Bożego nazywa siebie również rodziną Bożą, widzi szczególne miejsce świętego Józefa w tej wielkiej rodzinie i uznaje go za swojego specjalnego patrona. Niech rozważanie niniejsze obudzi w nas potrzebę modlitwy za wstawiennictwem tego w którym Ojciec Niebieski wyraził na ziemi całą duchową godność Ojcostwa. Niech rozważanie Jego życia i uczynków, tak głęboko ukrytych w tajemnicy Chrystusa, a równocześnie tak prostych i przejrzystych, dopomaga wszystkim odnajdywać właściwą wartość i piękno tego powołania, z którego każda ludzka rodzina czerpie swą duchową moc i świętość. Z tymi właśnie uczuciami zwracamy do Boga naszą modlitwę. Ukochani Bracia! Bóg zechciał wybrać kobietę i mężczyznę do współdziałania w miłości i w pracy z dziełem stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy razem modlitwę do Boga za pośrednictwem świętego Józefa, głowy świętej rodziny z Nazaretu i patrona Kościoła Powszechnego. Módlmy się wspólnie i powtarzajmy: wysłuchaj nas, panie. Za wszystkich pasterzy i tych, co pełnią posługę w kościele. Aby służyli ludowi Bożemu z aktywnym i ofiarnym oddaniem, tak jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i dziewicy matce. Módlmy się. Wysłuchaj nas, panie. Zarządzających państwami, aby w służbie wspólnego dobra sprawiedliwie i uczciwie kierowali życiem ekonomicznym i społecznym w poszanowaniu praw i godności każdego człowieka. Módlmy się. Wysłuchaj nas, panie. Aby Bóg raczył włączyć w mękę swego Syna trudy i utrapienia pracujących, udrękę bezrobotnych, cierpienia uciskanych i dał im wszystkim pomoc i pociechę. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Panie. Za nasze rodziny, za rodziców i dzieci, za ludzi starych, za krewnych, aby w poszanowaniu życia i osobowości każdego przyczyniali się do wzrostu wiary i miłości, będąc prawdziwymi świadkami Ewangelii. Módlmy się, wysłuchaj nas, Panie. Panie, daj Twoim wiernym ducha prawdy i pokoju, aby poznali Cię całym sercem i w wielkodusznym wypełnianiu tego, co się Tobie podoba, zawsze cieszyli się Twymi łaskami przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A teraz Sancti vincetur, omen tu, adveniat regiuntur, Dimitrovich debitamos sa si cubre de los imitimus de nostris et ne nos inunca sin tentación et libera nos amar